Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj przygotowałem dla Was 5 takich funkcji ukrytych, ale bardzo przydatnych, może niekoniecznie super ukrytych, jeżeli chodzi o aplikację DJI Fly, które powinny Wam dość mocno ułatwić życie i też rozwiązać pojawiające się na bieżąco drobne problemy. Te zagadnienia bardzo często pojawiają się na forach, ale także użytkownicy zwracają uwagę, nie do końca są przekonani, jak coś zrobić, czy daną rzecz zrobić, i w tym materiale postaram się tych 5 zagadnień związanych z aplikacją DJI Fly wyjaśnić i pokazać Wam, jak to wszystko wygląda od środka. Zaczynamy zatem. Let's go! Może się tak zdarzyć, że w naszym kadrze pojawi się obiekt, który jest bardzo jasny. Na przykład biały samochód albo panna młoda w sukni ślubnej. A system i kamera w ogóle DJI działają w ten sposób, że uśredniają pomiar światła. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy właśnie biały obiekt, więc wystarczy kliknąć na tym obiekcie, który mamy w kadrze, i w tym momencie nie jest on już dłużej prześwietlony, bo tak naprawdę ten problem wynika z tego, że przy uśrednionej ekspozycji obiekty bardzo jasne mogą być przepalone, czyli prześwietlone w kadrze, i taka forma kliknięcia, czyli i pomiaru w danym miejscu umożliwia nam uniknięcie prześwietlenia właśnie obiektu, który jest bardzo jasny i odstaje od reszty kadru. Wystarczy kliknąć na ekranie, pojawi nam się taki prostokącik żółty ze słoneczkiem i wtedy mamy pewność, że dany obiekt, że ekspozycja tutaj jest dobrze dobrana i wszystko gra ok. Słuchajcie, numer 4 to jest Quick Transfer, a mianowicie jeżeli chcemy szybko przenieść pliki z naszego drona do urządzenia mobilnego, takiego jak na przykład telefon, wystarczy wgrać na telefon sobie aplikację DJI Fly i tam wybrać Quick Transfer, po czym dron połączy nam się z telefonem bez użycia kontrolera. Kontroler w tym momencie jest wyłączony i możemy bezpośrednio zobaczyć sobie album z pamięci naszego drona i przegrać te pliki, które nas interesują na telefon. Momentalnie mamy do dyspozycji nasze klipy czy zdjęcia i dzięki temu możemy nimi zarządzać już z poziomu telefonu. Super funkcja, bardzo szybka, polecam Quick Transfer, jak najbardziej trzeba korzystać. Szczególnie jak jest ciepło, podróżujemy, na wakacjach, wyjazdach weekendowych można szybko zrobić fajną relację albo wykorzystać w naszej rolce. Następna bardzo pomocna funkcja to są napisy wideo. Ten tytuł czy nazwa nie jest może intuicyjna, ale chodzi o to, że jeżeli wejdziemy w ustawienia kamery, tu możemy sobie odhaczyć w ustawieniach kamery napisy wideo na niebiesko, video subtitles w angielskiej wersji, i dzięki temu zapisuje nam się dodatkowy plik, czy nadpisuje nam się plik wideo plikiem zawierającym dane dotyczące na przykład telemetrii, parametrów ekspozycji i podobnych rzeczy. Dzięki temu jesteśmy w stanie później odtworzyć sobie i wrócić do tych parametrów z poziomu odpowiedniego oprogramowania, jak na przykład VLC Player. Bardzo przydatna funkcja, niczego ten więcej nie zmienia, oprócz tego, że tworzy nam się dodatkowy plik na karcie i widzimy ten plik później w komputerze, a po odpaleniu programu, na przykład VLC Player, jesteśmy w stanie wyświetlić te napisy na ekranie. I druga sprawa, jeżeli nie chcemy takich napisów, bo odtwarzamy sobie wideo na ekranie telewizora i nam przeszkadzają te napisy, to po prostu można wywalić plik tekstowy albo odhaczyć tą funkcję na poziomie rejestracji wideo i nie będziemy mieli tych napisów na przykład w telewizorze. Słuchajcie, następna sprawa to jest RTH. W menu bezpieczeństwa możemy wybrać sobie dwie opcje, jeżeli chodzi o zaawansowane RTH. Albo optymalny, albo wstępnie ustawiony. Jeżeli będziemy mieli wstępnie ustawiony, dron wzniesie się nam do zadanej wysokości. Tu mam na przykład 45 metrów. Nadleci nad punkt startu bazowy i dopiero obniży się do lądowania. Natomiast jeżeli chodzi o optymalny, w tym momencie dron nie będzie wznosił się do tej zadanej wysokości, tylko on znajdzie optymalną ścieżkę. Spróbujmy przeprowadzić tryb wstępnie ustawiony, jeżeli chodzi o RTK. W tym momencie wciskam. Dron unosi się do zadanej wysokości. Jak mówiłem, to jest 45 metrów i dopiero będzie wracał tutaj do naszego punktu bazowego. I on w tym momencie już nadlatuje i za chwilę będzie lądował, więc to jest ta opcja klasyczna.
przerwiemy mu ją, dobrze? Zmieniamy w menu bezpieczeństwo optymalne. Jak pamiętacie, spróbujmy się wznieść może na 30, jeszcze troszeczkę dalej i teraz wciskamy mu RTH. Teraz jest optymalny. Wysokość cały czas około 30 metrów. Nie zmienia się. Dron zasuwa. Trzeba pamiętać o tym, że w zależności od tego, jakie mamy oświetlenie, on tak się będzie zachowywał, bo jeżeli czujniki nie będą mogły zapewnić optymalnej pracy i bezpieczeństwa, to wiadomo, że on nie skorzysta z tej opcji optymalnej, nie wykorzysta jej. Natomiast w tym przypadku, kiedy mamy normalne światło, wszystko gra, jest ok i on spisuje się dobrze, czyli wraca na tej samej wysokości, na której był, a następnie, jak widać, tutaj w tym momencie nam już ląduje. I słuchajcie, ostatnia funkcja przydatna na dzisiaj to jest Find My Drone. Znajdź mojego drona. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dron uderzył w drzewo, spadł w trawę. Nie możemy go znaleźć. Jak go namierzyć? Otóż po lewej stronie na dole jest mapka. Rozszerzamy ją poprzez kliknięcie i tutaj mamy Find My Drone, taką funkcję. Możemy uruchomić namiar i alarm. I dron leży sobie w trawie, ale słyszymy, jak po zmroku możemy zobaczyć też światła, ale słyszymy sygnał, który jest przez niego wydawany. Bardzo fajna i pomocna sprawa, czyli klikamy na mapie Find My Drone, a następnie aktywujemy błyski i dźwięki, tak to jest tutaj przetłumaczone w tej aplikacji. Zatrzymaj błyski i dźwięki. Dron odnaleziony. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. To jest tyle, jeżeli chodzi o te funkcje pomocne w aplikacji DJI Fly, które nie są w 100% oczywiste. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, zapraszam Cię do mojego bezpłatnego warsztatu online, czyli podstawowe 5 kroków pierwszych z dronem, jak określić swój model, wizję, jak się rozwijać po to, żeby Twój dron, na którego wydasz parę tysięcy, nie wylądował w szufladzie po 3 miesiącach. Skorzystaj koniecznie, mamy już prawie 14 tysięcy użytkowników na mojej platformie online. Przygotowuję też warsztaty na bieżąco. Mamy kapitalne warsztaty z tych nowych modeli, czyli R3, Mini 4 Pro, Miniacz 3 Pro między innymi. Są też warsztaty tematyczne. Trzeba koniecznie ten sezon wykorzystać. Budzimy się z letargu. To, że nie działa aplikacja Drone Tower, to nie znaczy, że nie możemy się rozwijać na bieżąco. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnych epizodach, a także podczas sobotnich sesji na żywo o 9:30, latająca kawka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!